Marcin Piasecki, Rzecz o Biznesie. Witam Państwa, a w studiu gość pan Wojciech Sztuba, doradca podatkowy, partner zarządzający TPA Polska. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. TPA to firma doradcza operująca na rynku nieruchomości, bardzo rozgrzanym rynku. Czy to jest też pana ocena, że koniunktura na rynku nieruchomości jest świetna? Tak, w istocie tak jest. Rzeczywiście mamy kolejny rok bardzo intensywnych transakcji, zakupów na rynku nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych. I to wszystko na to wskazuje, że ta dobra koniunktura jeszcze przez jakiś czas potrwa. A czy to jest dobra koniunktura, rozgrzany rynek, czy już rynek przegrzany? To zależy od podsektora, dlatego że nieruchomości to pojęcie szerokie, ale jak już powiedziałem, mamy co najmniej podział na dwa główne typy i to są zupełnie inne rynki o innej charakterystyce. Nieruchomości mieszkaniowe mają niejako bardzo lokalny wymiar i lokalny rynek popytowy, chociaż pojawiły się na nim bardzo interesujące transakcje pokazujące na wchodzenie dużych graczy funduszowych, czyli fundusze rynku nieruchomości na wynajem, który też stał się u nas jakby strategicznie istotnym elementem rynku inwestycyjnego. Mamy fundusze polskie i kapitał polski, który jest zainteresowany tym sektorem. No ale jeszcze większy obszar inwestowania to nieruchomości komercyjne, czyli biura, centra logistyczne, hotele, oczywiście nieruchomości handlowe, takie jak centra handlowe. No właśnie, i co jest takim koniem pociągowym, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości? To znaczy, który z tych, jak to pan określił, podsektorów jest no, tak właśnie tym motorem, koniem który? Czyli niewątpliwie dzisiaj to jest sektor, czy podsektor biurowy oraz nieruchomości magazynowych, czyli logistycznych. W biurach mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska znalazła się w topowej trójce państw przyciągających inwestycje outsourcingowe, czyli BPO i centra usług wspólnych. To jest jakby rzeczywiście zmiana tego pejzażu inwestycyjnego. 10 lat temu mówilibyśmy o potrzebie wykreowania popytu na powierzchnię biurową, która zależy od koniunktury na rynku lokalnym, podczas gdy z chwilą pojawienia się tego typu graczy ta perspektywa się znacznie rozszerzyła. No i to widać gołym okiem po inwestycjach, które nie tylko są widoczne w Warszawie, bo tu akurat ten profil inwestora ma mniejszy udział ze względu na trochę droższy rynek pracy. No ale miasta takie jak Kraków zwłaszcza, ale też Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Poznań są tego żywym przykładem. Właśnie, jak pan ocenia rynek warszawski kontra reszta kraju? Mówi się o żywiołowym jednak wzroście tejże reszty kraju, czyli innych dużych miast w Polsce, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. To właśnie z tego powodu można powiedzieć, bo no Warszawa jest znacznie większa niż cała Polska pozostała razem wzięta. To mamy około 5 milionów metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Kraków to milion z dużym już haczykiem. Inne miasta to są jednak mniejsze ośrodki. Ale właśnie te inne miasta uzyskują teraz wysokie momentum. One są interesujące z punktu widzenia usług dla biznesu. Także tamtych inwestycji jest bardzo dużo. Polskie produkty inwestycyjne w tym sektorze, czyli biurowce, są bez wątpienia atrakcyjnym produktem dla dużego kapitału globalnego. I to się też silnie wiąże z tym, że ten kapitał dysponuje sporą nadwyżką. W strefie euro, w strefie dolara, poprzez trwający wiele lat i teraz powoli kończący się proces quantitative easing, tego luzowania jakościowego, czyli w sumie dodruku pieniądza w strefie dolarowej, w strefie eurowej i nie tylko. Mamy do czynienia z dużą nadwyżką, nadpłynnością na rynkach finansowych. Fundusze inwestujące w nieruchomości często są bezpośrednio podczepione pod te strumienie gotówki. Są to grupy bankowe, grupy ubezpieczeniowe. No i widać, że ten popyt po prostu jest cały czas bardzo wysoki, dlatego te produkty takie jak wysokiej jakości biurowce, na przykład biurowce klasy A w Warszawie czy w Krakowie, są bardzo, bardzo pożądane, bardzo poszukiwane. Ale na rynku nieruchomości komercyjnych pojawiły się nowe, no właśnie, czy to już są podsektory, chociażby inwestycje w domy dla osób starszych, dla seniorów, w domy studenckie. Jak pan ocenia szanse tych podsektorów właśnie? To jest zjawisko, które się wiąże z tym, o czym przed chwilą powiedziałem. Fundusze inwestycyjne to gracze, którzy
poszukują portfelowych pozycji dla swojej gotówki o określonej charakterystyce. To są inwestycje o niskim profilu ryzyka, na ogół też nieprzesadnie wysokich zyskach. Każdy sensowny fundusz potrzebuje takiej kotwicy trochę, tak? Inwestując również na rynkach finansowych z dużo większym ryzykiem, tego typu element portfela, czyli nieruchomości, jest na ogół pożądany w mniejszym lub większym stopniu. I wyjściowo, tak zresztą było w Polsce wiele lat temu, takimi produktami, które spełniały te oczekiwania, no były właśnie biurowce czy centra handlowe największych miastach. Niechętnie innego rodzaju produkty. Natomiast w związku z tym, że tej gotówki na rynku jest coraz więcej, ryzyko inwestowania w tej części Europy pod kilkoma względami spada, to znaczy jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w systemie pewnej przewidywalności inwestycyjnej, to powoduje, że się zwiększa zakres jakby tych produktów inwestycyjnych, po jakie sięgają fundusze, nie mogąc już znaleźć wystarczająco dużo obiektów do inwestowania wśród biurowców w Warszawie czy wśród centrów handlowych w Krakowie na przykład. Więc faktem jest, że tak właśnie się dzieje i pojawiają się, tak jak powiedziałem, fundusze inwestujące po raz pierwszy od zawsze. Tak? To w zeszłym roku takie transakcje się dopiero pojawiły w Polsce w mieszkania na wynajem. No i tak samo są chętni do kupowania produktów specjalistycznych, czyli na przykład domów senioralnych, akademików czy innych rodzajów inwestycji nieruchomościowych. Ale proszę zauważyć jeden fakt, że taki zwykły Kowalski, w momencie kiedy dysponuje gotówką, ma możliwości kredytowe, jeżeli zainteresuje się rynkiem nieruchomości, to mogę obstawiać, że przede wszystkim myśli o kupieniu mieszkania, lokalu mieszkalnego w celach inwestycyjnych, czy to na wynajem, czy po prostu licząc na wzrost wartości tej nieruchomości. Mało popularne jest inwestowanie w fundusze inwestycyjne operujące na rynku nieruchomości. Dlaczego? To jest wręcz niemożliwe. Nie mamy tego produktu dostępnego dla polskiego inwestora prywatnego. To znaczy, oczywiście są takie inicjatywy polegające na postawieniu spółki celowej, do których organizator takiego przedsięwzięcia zbiera zainteresowanych inwestorów, przy czym to raczej nie są inwestorzy detaliczni, to raczej nie są inwestorzy, którzy poprzez banki detaliczne na przykład mogliby nabyć jednostki uczestnictwa. Niestety są to dość elitarne jeszcze produkty. Co wynika z tego, że w Polsce rzeczywiście ta forma inwestowania jest ciągle zablokowana. Teraz ma się pojawić ustawa o tak zwanych REIT-ach, czyli Real Estate Investment Trust, czyli rodzajach funduszy do inwestowania bezpośrednio w aktywa nieruchomościowe, które są jakby standardem na rynkach zagranicznych, a u nas ich ciągle nie ma. Proszę zwrócić uwagę na to, że mamy tak duże zaangażowanie kapitału, niemieckiego, brytyjskiego, amerykańskiego czy holenderskiego w polskich nieruchomościach, to głównie wynika z tego, że za nim stoją niemieckie, brytyjskie, francuskie czy inne fundusze emerytalne na przykład, które właśnie mają nie tylko prawo, ale i obowiązek inwestowania części swoich aktywów w stabilne walory, takim jakim są nieruchomości, przez gdy nasze OFE na przykład tego nie mogą robić. Tak? Ta ustawa o REIT-ach, na którą czekamy, miała pierwotnie mieć bardzo otwierający dla rynku charakter. Miała się w zasadzie dotyczyć całego sektora nieruchomości. Tam się pojawiła inicjatywa, żeby to również rozszerzyć na nieruchomości mieszkaniowe. Na końcu cała koncepcja skurczyła się do tychże właśnie wyłącznie nieruchomości mieszkaniowej, co jest wielką szkodą dla rozwoju sektora, bo polski emeryt, powiedzmy sobie wprost, też potrzebuje w swoim tworzeniu, czy przyszły emeryt, też potrzebuje zabezpieczenia swojej przyszłej emerytury w postaci częściowego inwestowania naszych OFE, naszych programów emerytalnych właśnie w stabilne aktywa, jaką są nieruchomości. Dlaczego mają to robić przyszli emeryci z innych krajów, a nie nasi? Nam brakuje tego rozwiązania prawnego, tak na dobrą sprawę. Ustawa o REIT-ach rodzi się w bólach. Ma pan w ogóle jakieś wieści, kiedy może powstać koncepcja, nad którą można odbyć kolejną fazę dyskusji? Rodzi się w bólach. Po prostu rodzi się w bólach. Trochę nie jest to jasne. Wiadomo, bo że to był jeden z wysokich priorytetów tego rządu jakiś czas temu. Ona została rzeczywiście istotnie okrojona. To znaczy dokrojenie jej tylko, czy odcięcie innych podsektorów, pozostawienie jej tylko na rynku nieruchomości komercyjnych spowoduje, że to nie będzie niestety duża część nowego rynku. No i szkoda. To jest być może też jeden z powodów, dla których jeszcze tego nie ma.
niewątpliwie jeszcze też trwają próby wpłynięcia na ostateczny kształt tych regulacji, żeby być może one jednak dały szersze możliwości inwestycyjne. Wspomniał Pan o tych topniejących ryzykach związanych z inwestowaniem na rynku nieruchomości komercyjnych. Ale od inwestorów można usłyszeć, że jest ryzyko, ryzyko, które no nawet się podniosło, wzrosło w ostatnich latach czy miesiącach, mianowicie ryzyko podatkowe. Czy pan się z tym zgadza i na czym to ryzyko polega? No tak, my się zajmujemy tym obszarem obsługi transakcji, czy to z zakupu, czy sprzedaży nieruchomości, którzy wiążą się w dużej mierze z ryzykiem podatkowym. I jakby to jest stały element wszystkich transakcji, również transakcji nieruchomościowych. Takie rzeczy jak zakup spółki celowej, w której znajduje się budynek, lub zakup bezpośrednio aktywów, to jest w jakimś sensie zaciąganie historii sprzedającego. W mniejszym lub większym stopniu można to po pierwsze zmapować i zobaczyć, jak ona jest, czy są tam jakieś ryzyka w obszarze podatku dochodowego, VAT-u, podatku nieruchomości, podatku czynności cywilnoprawnych. No i w jakimś stopniu da się to zabezpieczyć. Tak było zawsze, można powiedzieć. Faktem jest, że dzisiaj te ryzyka poniekąd rosną. To trzeba powiedzieć, że wzrost ryzyka podatkowego w ogóle dotyczy prowadzenia biznesu, to mówią i odczuwają wszyscy przedsiębiorcy. I niekoniecznie jest to inicjatywa polskiego ustawodawcy, tylko też w dużym stopniu jest to wpisanie się w pewien trend pokryzysowy, który na poziomie takich ciał jak OECD, G20 czy Unia Europejska powodują pewnego rodzaju zaostrzenie norm dotyczących na przykład przerzucania dochodu między różnymi jurysdykcjami, na przykład rozliczeń VAT-owskich i wielu innych. I efektywnie rzeczywiście tak jest, to ryzyko trochę rośnie. A jeszcze na dokładkę oprócz tego jest kilka takich kwiatków, nazwijmy to, czy inicjatyw faktycznie typowo polskich, w których no, dzisiaj prowadząc transakcje trzeba na to bardzo mocno zwracać uwagę. Jednym z przykładów jest to, że tak zwane interpretacje indywidualne, które stanowią bardzo ważny element planowania podatkowego i zabezpieczania tak dużych rzeczy jak transakcje na rynku nieruchomości. No, był taki moment, w którym władze podatkowe zwykły je wydawać obu stronom, sprzedającemu i kupującemu, a następnie wycofywać się z ich wiążącego charakteru w momencie, kiedy nabywca występował na przykład od zwrot VAT-u wynikający z zakupu biurowca czy innej nieruchomości. I to był bardzo niebezpieczny moment, bo jeżeli byśmy chcieli w ten sposób dalej postępować, to chcielibyśmy przyjąć, że te interpretacje niczego nie zabezpieczają. Są fikcyjnym zabezpieczeniem czy pozornym. A wtedy faktycznie bezpieczeństwo inwestowania podatkowe, ale również w ogóle bezpieczeństwo inwestowania pogorszyłoby się istotnie i wpłynęło na atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Zaczęliśmy naszą rozmowę od oceny koniunktury na rynku nieruchomości. Określiliśmy ją jako bardzo dobrą. No tak, ale każda dobra i bardzo dobra koniunktura się kończy. Jak pana zdaniem to będzie wyglądało u nas w Polsce? Kiedy się skończy? I czy będziemy mieli do czynienia z twardym lądowaniem? To jest kilka czynników. Zmiennych jest znacznie więcej, ale jest na pewno kilka takich, o których można powiedzieć, które w jakiś sposób tutaj będą wpływały na następne miesiące czy lata. Pewnego schłodzenia koniunktury na rynku nieruchomości już spodziewaliśmy się wcześniej. Ono jakby w sumie nie nastąpiło jeszcze. Jakieś symptomy niewątpliwie widać, bo rynek nieruchomości nie jest oderwany od rynków finansowych w szerszym zakresie. Także na przykład jeżeli dojdzie do silnej korekty czy recesji na rynkach finansowych globalnych, niewątpliwie wpłynie to na podaż pieniądza, czyli na skurczenie tej nadpłynności, która dzisiaj jest faktem i dzisiaj generuje spory popyt inwestycyjny, zwłaszcza w tych dużych nieruchomościach typu biura, centra logistyczne, centra handlowe. Więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, na przykład w przyszłym roku, to też należy się spodziewać pewnego ochłodzenia koniunktury. Z drugiej strony mamy inne ryzyka dotyczące inwestowania w tej części Europy czy w Polsce. Niewątpliwie kapitał duży patrzy na takie kwestie jak rozwój sytuacji politycznej, czy regulacyjnej, czy podatkowej i bierze pod uwagę pewien rozwój wypadków, bierze pod uwagę to, czy sposób sprawowania władzy i powiązania lub rozluźniania powiązań z Unią Europejską jest trendem trwałym czy tylko przejściowym. Inwestycje nieruchomościowe mają charakter kilkuletni, to nie są inwestycje bezterminowe.
tylko portfelowe. Na ogół ten horyzont inwestowania to 6, 7, 8 lat, w związku z czym ten exit z inwestycji jest zawsze elementem planowania przed jej rozpoczęciem. I ten horyzont, mimo że nie wydaje się przesadnie długi, powoduje, że widzimy u funduszy pewnego rodzaju refleksję na ten temat. To znaczy, bierze się to pod uwagę w zakresie planowania rozwoju lub zastopowania rozbudowy koszyka inwestycyjnego w Polsce. No czyli istotne są na przykład stałe warunki dla inwestowania, brak zmian zasad w trakcie gry. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Wojciech Sztuba z TPA Poland.